Ja, kończymy zawsze nasz rok akademicki. Zawsze te uroczystości mają charakter bardzo uroczysty, a tegoroczne są szczególne, albowiem, szanowni państwo, kończymy 10. rok naszej przygody z naszym uniwersytetem. Bardzo nam miło, szanowni państwo, że na tym dzisiejszym naszym szczególnym dniu są nasi goście. Wy, drodzy szanowni państwo, wy, którzy nas darzycie wielkim szacunkiem, pomagacie w naszych codziennych, naszych sprawach. I proszę państwa, witam bardzo serdecznie i gorąco burmistrza naszego miasta, pana Dariusza Chmurę. Bardzo gorąco i serdecznie witam starostę włoskiego, pana Macieja Neymana. Bardzo serdecznie i gorąco witam gospodarza tego miejsca, pana nadleśniczego Artura Drepcza. Proszę państwa, zaproszony był pan naczelnik, pan dyrektor zakładu karnego. Ma pilne obowiązki, ale zastępcą jest zastępca, pan Roman Chodorowski, którego serdecznie witamy. Proszę państwa, bardzo serdecznie i gorąco witamy dyrektora włoskiego ośrodka sportu i rekreacji, pana Bartosza Garata. Proszę państwa, bardzo mi miło serdecznie powitać byłego pełnomocnika do spraw promocji i rozwoju naszego miasta, panią, która wiele lat nam poświęcała, pani Magda Daczyńska. Witam serdecznie. Proszę państwa, witamy serdecznie przedstawiciela szkoły społecznej, naszego nauczyciela informatyki i komputerów, pana Piotra Jasińskiego. Witamy, proszę państwa, naszą nauczycielkę od Nordworkingu, panią Paulinę Uran, Justynę Uran. Witamy serdecznie. Proszę państwa, są też z nami przedstawiciele naszego kuriera gmin. Witam serdecznie panią... Proszę? Może oczywiście, przepraszam bardzo. Proszę państwa, dostanie wielkie pani... Pani Martyna Dubielko. Proszę państwa, w drugiej części będziemy szczegółowo mówić, kto, co, komu zawdzięczamy. Proszę państwa, i na końcu chciałem powitać przedstawiciela naszego kuriera gmin, panią Dawarę Krzysz. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, ludzie przekraczający 60